Dzień dobry. Drodzy Państwo, gorączka przedwyborcza w pełni, ale nie zapominajmy o lokalnych, ważnych sprawach, które tutaj się rozgrywają. Jeleniogórski budżet obywatelski. Znajduje się w tej chwili, jak widzicie, w pięknym miejscu. Wieża na Sołtysiej Górze. Mamy projekt zgłoszony przez pana Marcina Roszaka, projekt numer 1, który zakłada zagospodarowanie terenu tutaj wokół właśnie wieży na Sołtysiej Górze. Miejsce bardzo ładne, urokliwe, miejsce, gdzie można przyjść z rodziną, z dziećmi na spacer, posiedzieć, odpocząć, podziwiać piękne widoki. Dzisiaj jest troszkę zachmurzone niebo, nie widać dobrze gór, panoramy, ale proszę mi wierzyć, o, z tyłu za mną zaraz będą cieplice. Proszę bardzo. Miejsce naprawdę bardzo ładne i myślę, że zagospodarowanie terenu tutaj wokół wieży przydałoby się. My wszyscy, mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic, byśmy mieli miejsce, gdzie można przyjechać, odpocząć. Być może, że będzie miejsce na zapalenie jakiegoś małego ogniska. Także zachęcam. Jeleniogórski budżet obywatelski. Są to projekty, w których właśnie mieszkańcy mogą zagłosować, wypowiedzieć się, co chcieliby zmienić w swoim mieście, jakie sprawy dla nich są ważne, istotne. Dlatego zachęcam. Głosujmy. Udzielajmy się społecznie, oddawajmy głos na projekty, które naszym zdaniem są potrzebne i wartościowe. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Krzysztof Sługocki.